To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. Czy pewność zbawienia przychodzi automatycznie wraz z nowymi narodzinami? Greckie słowo oznaczające pewność w Nowym Testamencie to pleropchoria. Pleropchoria, pełna pewność. Pleropchoria, pełna pewność. Występuje ono 4 razy w 1 Tesaloniczan 1:5, Hebrajczyków 6:11, Hebrajczyków 10:22 i Kolosan 2:2. Pewność zbawienia to mocne i pełne przekonanie oraz wiedza o byciu zbawionym, wiecznie bezpiecznym i o grzechach odpuszczonych raz na zawsze. Ustalone usposobienie pokoju polegające wyłącznie na łasce okazanej nam na podstawie dokonanego raz na zawsze doskonałego dzieła Chrystusa na krzyżu. I tutaj poucza nas o tym między innymi Rzymian, 5 rozdział, 1 werset, oraz Efezjan, 2 rozdział, 5 werset. Tam, gdzie pełna Ewangelia jest głoszona i przyjmowana, nowe narodziny i pewność zbawienia mogą zbiegać się w czasie, ale w wielu przypadkach potrzeba czasu, aby nowo narodzony wierzący otrzymał pewność zbawienia. Brak pewności zbawienia nie jest normalnym stanem wierzącego. Dlatego Biblia nie mówi zbyt wiele o przypadku narodzonego na nowo, który nie miałby pewności zbawienia. Jeśli w ogóle dałoby się znaleźć taki opis, to jest ich mało. Jednak piszący ten tekst nie zna ani jednego takiego opisu. Niestety jest to częste zjawisko w dzisiejszych czasach, że szczerze nawrócone, narodzone na nowo dziecko Boże jest dręczone niepewnością zbawienia w wyniku osłuchania się nauczycieli diabelskich nauk. Stwierdzono jednak, że apostoł Jan napisał swój pierwszy list z deklarowanym celem, aby jego odbiorcy mogli wiedzieć, że mają życie wieczne. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.